Ewa Koralewicz, witam Państwa. W wielu domach przygotowania do świąt idą pełną parą, zachęcamy jednak do krótkiej przerwy i sprawdzenia, co działo się w naszym mieście przez ostatni tydzień. 49 rodzin z miasta i okolic otrzymało pomoc w ramach akcji Szlachetna Paczka. Czy łańcuckie szkoły są bezpieczne i przyjazne dzieciom? Piszmy listy. To może uratować komuś życie, czyli maraton pisania listów w Ekonomiku. A także łańcucka hala w Mosir, miejsce rozgrywek sportowych i wielki parkiet taneczny, czyli trochę sportu i tańca. Paczka, która wyciąga z biedy, dodaje siły, wypełnia pustkę w życiu. Szlachetna paczka szykowana na święta potrafi zdziałać cuda. Po raz kolejny wolontariusze i darczyńcy nie zawiedli. 49 rodzin z miasta i okolic otrzymało wsparcie w postaci żywności, kosmetyków, chemii czy niezbędnego sprzętu AGD. Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia idą pełną parą, jednak w wielu domach pełna lodówka czy prezenty pod choinką to luksus. Dlatego w tym roku znowu ruszyła akcja Szlachetnej Paczki. Projekt polegający na świątecznej pomocy ubogim rodzinom, którym darczyńcy przygotowują specjalne paczki. W tegorocznej akcji pomoc otrzymało w całej Polsce niemal 20 tysięcy rodzin. Nie inaczej było w naszym mieście. Podczas minionego weekendu w Łańcucie i okolicach paczki przygotowane przez darczyńców dotarły do potrzebujących. 30 wolontariuszy dostarczyło pomoc dokładnie 49 rodzinom. Wśród objętych pomocą były też osoby starsze i samotne. Nasza działalność w Łańcucie zaczęła się w sumie już 3 lata temu. Także to już trzeci raz otwieramy tutaj magazyn w łańcuckim liceum. Przede wszystkim proszę o żywność, bo to jest taka podstawowa ich potrzeba. Żywność, środki czystości. No i w niektórych rodzinach faktycznie wtedy te warunki są takie bardzo ciężkie. Potrzebna jest na przykład lodówka czy też kuchenka, no bo takich sprzętów właściwie nie posiadają. Co można było znaleźć w paczce oprócz żywności i środków czystości? Zapotrzebowanie zgłaszono na zimową odzież, przybory szkolne. Nie zabrakło też specjalnych podarunków, takich jak meble czy sprzęt rehabilitacyjny. Moja rodzina to była pani, jedna samotna. Akurat kiedy ja byłem u niej na wywiadzie, to skończyło 80 lat. Także to jest tak jakby dla niej prezent urodzinowy i nie mogę uwierzyć w to, że ktoś chce jej w ogóle pomóc w jakikolwiek sposób, bo starsza pani, wiadomo jak to starsi ludzie, boją się. Uśmiech tej kobiety i ta radość, no fantastyczne uczucie. I zaraz muszę dzwonić do kobiety, która przygotowywała te paczki. 12 paczek wspaniałych i pozdrawiam panią od razu serdecznie. Taka drobna rzecz jak drabinka dla kanarków, bo pani ma kanarki, zrobiła takie wrażenie na niej, tak się ucieszyła, taką radość i to sprawiło, że coś wartego, każdemu polecam taki wolontariat. Rodzina bardzo, o której byłem dzisiaj teraz obecnie, no to kobieta się popłakała, nie wierzyła, że takie coś może otrzymać. Bardzo dziękowała darczyńcom, mówiła, że będzie modliła się za nich. Lodówkę, pościel antyalergiczną, no i żywność i coś słodkiego dla dzieci. Aby znaleźć potrzebujących, nie wystarczy sama chęć pomocy. Niezbędni są wolontariusze, czyli super W, którzy szukają tam, gdzie inni boją się wejść. Dla wielu już sama wizyta wolontariuszy jest pomocą. Daje nadzieję, że skoro są tacy ludzie wokoło, to wszystko się uda. Jak twierdzą, paczka jest tylko dodatkiem. Ważne są też słowa. Czasami krótka rozmowa może zdziałać cuda. Coraz więcej osób chce angażować się w tą inicjatywę i szukać właśnie takich adresów, do których ta pomoc powinna trafić. Zaczynaliśmy z 12 wolontariuszami. W tym roku mamy ich 30. Piszczak, jestem wolontariuszem i uważam, że pomaganie rodzinom jest potrzebne wszystkim. Musimy zmieniać świat od postaw, od pomagania wszystkim. Pomagajcie! Pomagamy coraz chętniej. Polacy nie są obojętni na los innych. Na szczęście nie było problemów ze znalezieniem darczyńców dla rodzin z powiatu łańcuckiego. Ci, co chcą zrobić paczki, od razu wchodzą, wybierają sobie swoją rodzinę. Są darczyńcy, którzy robią paczkę już właściwie od samego początku. Ukraiński reżyser aresztowany przez rosyjskie służby, były minister obrony Uzbekistanu oskarżony o szpiegostwo i Romka pobita w rasistowskim ataku. To tylko kilka przykładów spraw, w których obronie można było się wstawić podczas tegorocznego maratonu pisania listów. Zobaczmy, jak akcja przebiegała w naszym mieście. W czasie organizowanego przez Amnesty International maratonu pisane są ręcznie listy w obronie kilkunastu konkretnych osób lub grup osób, których prawa zostały złamane. Adresatami są władze łamiących prawa państw. W tym roku po raz pierwszy do akcji przyłączył się zespół szkół numer 3 w Łańcucie. Po raz pierwszy samorząd uczniowski zespół szkół numer 3 się przyłączył do tej akcji. Dlaczego? No tak jak pani powiedziała, szlachetna akcja, a my tu z samorządem staramy się właśnie odnajdywać tego typu akcje, żeby nauczyć uczniów nie tylko czegoś, co jest tutaj w szkole, ale to, że są obywatelami świata.
List może napisać każda osoba, która chce wyrazić swój indywidualny sprzeciw wobec łamania praw człowieka. Organizatorzy łańcuckiej akcji podkreślają, że listy mają znaczenie, potrafią zmienić sytuację osób, w sprawie których są pisane. Nie ukrywają, że w przyszłym roku liczą na większą frekwencję lub akcje na większą skalę. To jest, jak mówimy, pierwszy rok. Chcielibyśmy to rozszerzyć w przyszłym roku może bardziej na miasto, żeby przychodzili też inni ludzie. Maraton pisania listów to akcja, podczas której jednoczymy się w walce o prawa człowieka na całym świecie. Dzięki wspólnej mobilizacji uczniów, nauczycieli i administracji szkoły udało się napisać 202 listy. Tak, mamy pana z Uzbekistanu, który został skazany na 20 lat więzienia. Oczywiście niesłusznie, został oskarżony o szpiegostwo. Mamy też reżysera z Ukrainy, który jest torturowany w rosyjskim więzieniu. I mamy panią z Grecji, która jest Romką i została pobita w rasistowskim ataku. I jak napisać taki list? To bardzo proste. Najpierw warto zapoznać się z opisem sylwetki osoby, w sprawie której chcemy pisać. Każdy może przyjść, niestety chętnych z zewnątrz brakuje, ale mamy tutaj nasz cały sztab i zawsze chętnie pomogą. Są wzory, wystarczy tylko wpisać swoje imię, nazwisko, adres i to jest w sumie wszystko. Co roku dzięki maratonowi pisania listów udaje się realnie wpłynąć na poprawę sytuacji osób, których prawa człowieka zostały złamane. Maraton ma też na celu podniesienie świadomości Polaków i ich edukację na temat praw człowieka. Czy szkoła, do której uczęszcza moje dziecko, jest bezpieczna i przyjazna? Czy wystarczająco rozwija umiejętności i zdolności? Takie pytania zadaje sobie nie jeden rodzic, posyłając swoją pociechę do szkoły. Na te same pytania próbowali odpowiedzieć dyrektorzy, nauczyciele i pedagodzy podczas podsumowania projektu Łańcut miastem bezpiecznych i przyjaznych szkół. Każdy chce dla swojego dziecka wybrać jak najlepszą szkołę z nadzieją, że ukończy ją z wyróżnieniem, zdobędzie tak potrzebne w przyszłości kwalifikacje i umiejętności radzenia sobie w dorosłym życiu. A co jeśli właśnie moje dziecko nie poradzi sobie z nauką, nie zostanie zaakceptowane lub co gorsza, zostanie odrzucone towarzysko i nękane? Jakie inne zagrożenia czyhają na młodzież i jak się z nimi zmierzyć? Na te pytania odpowiadali specjaliści z Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznego SELF. Osoby, które nas zamawiają, przede wszystkim chcą, żebyśmy się skupili na najnowszym problemie. Problemie związanym z internetem, z portalami społecznościowymi, z cyberprzemocą, z uzależnieniem od gier komputerowych. Bo problem i dynamika, która się pojawia w klasach, jest zamknięty w czterech ścianach, zamkniętych w pokoju, w monitorach. Zmieniła się forma. Przemoc i agresja przeszła sobie troszeczkę przemoc przeszła sobie w sieć, przeszła sobie w internet. Podobnie z uzależnieniami. Poszło to w gry komputerowe. Pojawiają się nowe środki uzależniające, psychoaktywne. Jak sobie radzić ze współczesnymi problemami szkoły? Najważniejsza jest profilaktyka. Profilaktyka to zapobieganie. Profilaktyka to zapobieganie, czyli naszym celem jest chuchać na zimne i przede wszystkim diagnozować w momencie, gdy widzimy problem, gdy widzimy zagrożenie, to staramy się już w zalążku to naprawiać. Profilaktyka pierwszorzędowa ma na celu pracę z dziećmi, z młodzieżą, diagnoza, informacja, później przeszkolenie rodziców i nauczycieli. Teraz my się obawiamy o swoje dzieci, nie puszczamy. Wszędzie wozimy samochodami. Przez to ma to swoje plusy i minusy. Dzieci pozbawione są relacji społecznych, czyli nie potrafią się bawić spokojnie między sobą, potrzebują wiecznie kontroli. Dlatego właśnie na terenie naszego miasta od października do grudnia bieżącego roku realizowany był projekt pod nazwą Łańcut miastem bezpiecznych i przyjaznych szkół. Działaniami zostało objętych 5 szkół podstawowych i gimnazjalnych. W ramach realizacji projektu zostały przeprowadzone zajęcia integracyjne, profilaktyczne, konkursy dla uczniów oraz działania wspierające rozwój kompetencji kadry nauczycielskiej oraz rodziców. Jednym z takich działań w ramach programu, gdzie pojawiliśmy się z kamerą, był konkurs Pokaż na co cię stać w Zespole Szkół nr 1 w dzielnicy Podzwierzyniec. Na to przedsięwzięcie w Zespole Szkół nr 1 składają się zajęcia profilaktyczne, integracyjne dla dzieci i młodzieży, pedagogizacja rodziców, szkolenia rady pedagogicznej oraz dwie bardzo duże imprezy, które od lat są u nas w szkole organizowane, ale w tym roku po raz pierwszy w ramach tegoż projektu. Nauka i wychowanie, jeżeli idą w parze. Młodzież nie jest ograniczana tym, że nie może czegoś pokazać, nie może czegoś zaproponować. Byłoby to bardzo niekorzystne dla ich rozwoju. Natomiast
samorząd szkoły i reszta młodzieży, jeżeli czuje, że jest akceptowana, że może się pokazać, że są te pozytywne emocje, no to się cieszymy. W zespole szkół na Podzwierzyńcu swoje talenty pokazały zarówno dzieci ze szkoły podstawowej, jak i młodzież w gimnazjum. A pokazały, że stać ich na wiele. Konkurs Pokaż na co cię stać jest to konkurs, który promuje zdrowe spędzanie czasu wolnego. Z dala od wszelakich używek, a w szczególności jeżeli chodzi o teraz współczesne zagrożenie, jakim jest właśnie cyberprzemoc, no i współczesne, prawda, media, które niosą ze sobą. Mamy oczywiście ten konkurs, to nie tylko promocja właśnie takich zachowań nieryzykownych, jak również tych zachowań właśnie prozdrowotnych. Warto wszelkie talenty jakby pielęgnować i ćwiczyć, obojętnie czy to będzie właśnie tak jak mieliśmy w pierwszej części układanie kostki Rubika, czy również taneczne, wokalne czy recytatorskie. Bardzo lubię śpiewać, jest to moja pasja od najmłodszych lat. Sądzę, że się w tym sprawdzam. Najbardziej lubię piosenki aktorskie, w których można pokazać nie tylko siebie, ale wcielić się w jakąś postać. Skończyłam właśnie w ubiegłym roku Państwową Szkołę Muzyczną pierwszego stopnia imienia Teodora Leszeckiego w Łańcucie. Właśnie to jest moja taka największa pasja, którą chciałabym kontynuować do końca życia. Ostatnio się zająłem muzyką filmową, teraz zagrałem Piratów z Karaibów, kombinuję nad Grą o Tron. Łącznie w projekcie udział wzięło ponad 2,5 tysiąca osób. Uwieńczeniem działań projektu była zorganizowana konferencja na temat przeciwdziałania występowania uzależnień wśród dzieci i młodzieży, podczas której zaprezentowano wyniki oraz wnioski wynikające z realizacji projektu. Mały Łańcut jest bardzo otwartym miastem. Rodzicom bardzo zależy na tym, żeby w szkole dzieci czuły się bezpieczne, żeby dobrze się rozwijały. Mi bardzo, bardzo miło było pracować z Państwem tutaj. Setki tancerzy w różnych kategoriach wiekowych i klasach tanecznych. Znawcy i fani tańca z całej Polski po raz kolejny przyjechali do Łańcuta. Są takie dni, kiedy hala w łańcuckim Mosirze zmienia się w wielki parkiet do tańca. W ostatnią niedzielę przed świętami swoje umiejętności zaprezentowały pary taneczne podczas ogólnopolskiego mikołajkowego turnieju tańca towarzyskiego Gasiek 2014. Nie da się ukryć, że największą atrakcją wieczoru było show w wykonaniu mistrzów 8 pary świata. Thank you.
Sporty drużynowe od zawsze biły rekordy popularności wśród kibiców na całym świecie. Piłka nożna, koszykówka, siatkówka są na ustach całego świata. Jednakże w cieniu tych wielkich dyscyplin, gdzieś w zaciszu hal i siłowni, tworzą się czempioni tych mniej znanych, ale równie wymagających sportów. Chcemy przybliżyć i przyjrzeć się tym cichym bohaterom, którym na co dzień media nie poświęcają tyle uwagi. Znane sportowe przysłowie mówi: ciężka praca pokonuje talent, jeśli talent nie pracuje tak ciężko. Zawodnikom tej drużyny jednak nie brakuje ani ciężkiej pracy, ani talentu. Pegas z Szturmem wdarł się w szeregi pierwszoligowe i już po pierwszej rundzie, co jest fenomenem, jeżeli chodzi o Beniaminków, zapewnił sobie utrzymanie w lidze, plasując się na piątej pozycji. Klub sportowy KS Pegas Łańcut powstał w 2008 roku jako drużyna tenisa stołowego prowadzona w ramach Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Miasta Łańcuta. Zespół przeszedł wszystkie szczeble rozgrywkowe, począwszy od czwartej ligi podkarpackiej w latach 2008-2009 po pierwszą ligę, w której występuje obecnie. W obecnym, debiutanckim sezonie drużyna, której raczej wróżono trudną walkę o utrzymanie, spisuje się nadzwyczaj dobrze. Jeżeli chodzi o rozgrywki drużynowe, rozgrywki ligowe, zaczynaliśmy od najniższego poziomu rozgrywek, których z reguły gościliśmy około 2 lat. Pierwszy rok na zapoznanie się jako debiutant, natomiast z reguły udawało nam się w drugim sezonie rozgrywkowym awansować do wyższej klasy rozgrywkowej. Tak było w zakresie czwartej ligi, trzeciej ligi, drugiej ligi. No, w tym roku udało nam się, jesteśmy Beniaminkiem pierwszej ligi i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję w następnym roku startować, ponieważ po pierwszej rundzie rozgrywkowej jesteśmy na piątym miejscu, która praktycznie już nam gwarantuje pozostanie w tej klasie rozgrywkowej. Ewenementem na poziomie rozgrywek jest fakt, iż wszyscy zawodnicy pochodzą z naszego województwa. W ich szeregach znajdują się indywidualni i drużynowi mistrzowie świata strażaków oraz zasługujący na szczególną uwagę 19-latek, mistrz województwa młodzieżowców, jeden z najlepszych zawodników w Polsce w swojej kategorii wiekowej, Piotr Cyranek. Ja też zacząłem od piłki nożnej, jednak później uległem wypadkowi na rowerze i nie mogłem trenować piłki nożnej, dlatego non-stop trenowałem tenis stołowy w świetlicy po prostu w szkole i przypadkowo wygrałem turniej gminny, który i wtedy nauczyciel WF-u zapisał mnie po prostu do pierwszego mojego profesjonalnego klubu. Ciężko jest się utrzymać, normalnie funkcjonować z samego tenisa stołowego, jednak mam nadzieję, że tenis stołowy będzie towarzyszył mi przez długą część mojego życia, ponieważ można spokojnie wyczynowo uprawiać go, mając nawet 50 parę lat. Na treningi, które odbywają się w sali fitness, przychodzą nie tylko zawodnicy, ale również amatorzy w całej rozpiętości wieku. Miałem tam epizody ekstraklasowe, więc AZS Rzeszów grałem przez 6 sezonów w najwyższej lidze rozgrywkowej. No i potem ciągle pierwsza liga, a więc zaplecze ekstraklasy przez te lata. No i trafiłem do Łańcuta, drugi sezon. Jestem zadowolony, super drużyna, super atmosfera. Standardową imprezą jest organizowany we współpracy z Podkarpackim Okręgowym Związkiem Tenisa Stołowego turniej pod nazwą Podkarpacka Olimpiada Tenisa Stołowego, będący największą tego typu imprezą na Podkarpaciu, jedną z największych w Polsce, z liczbą uczestników zbliżoną do 300 osób. Klub rozwija się i stawia sobie ambitne cele, które w sposób racjonalny stara się realizować. A co w przyszłości? W przyszłości pierwsza liga wiąże się już z dużym wysiłkiem, zarówno organizacyjnym, jak i finansowym. W związku z tym troszkę będzie to uzależnione od możliwości organizacyjnych i finansowych klubu. Wydaje się, że już w najbliższym czasie możemy mieć w Łańcucie jedną z czołowych drużyn tenisa stołowego w Polsce. Trzeba mieć przede wszystkim talent do pracy, bo nie każdy utalentowany zawodnik, nie tylko w tenisa, w każdej dyscyplinie sportu, jeżeli nie jest to poparte ciężką pracą, to wcześniej czy później kończy się to na niczym. To już wszystkie tematy, które przygotowaliśmy na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.